Pewnie pamiętacie historię Piotra, który zaraz po aresztowaniu Jezusa udał się w ślad za nim do pałacu najwyższego kapłana. Tam na dziedzińcu, razem z innymi sługami, służącymi, stał przy ogniu i grzał się. Zaraz jednak ktoś zidentyfikował go jako mieszkańca Galilei. Jakim cudem, przecież ani się tym nie chwalił, ani nie miał tego na czole wypisanego. Prawdopodobnie zdradził go akcent. Między Żydami z północy, a tymi z południa istniało sporo różnych uprzedzeń. Zwłaszcza ci z południa traktowali z wyższością swoich pobratymców z północy. Uważali ich trochę za dzieci gorszego Boga, takich Żydów drugiego sortu. Miało to swoje historyczne uzasadnienia. Otóż w pierwszym dzisiejszym czytaniu z Księgi proroka Izajasza słyszymy echo pewnych wydarzeń historycznych, które odcisnęły się mocnym piętnem właśnie na północnych regionach, a także na ich mieszkańcach. Chodzi o koniec VIII wieku, kiedy to Asyryjczycy najechali północną część Królestwa Izraela i zaanektowali ziemię Zabulona i Neftalego, czyli z grubsza rzecz ujmując Galileę. Tam stamtąd uprowadzili w niewolę co znaczącą część ludności, najbardziej wykształconych, tych, którzy mieli jakieś konkretne zawody w ręku, jakiś fach, i na ich miejsce przywiedli tam ludzi nie wiadomo skąd, tak żeby powiedzmy liczba się zgadzała. Generalnie w dalszych wiekach po prostu ludność miejscowa zaczęła się ze sobą bratać, dochodziło do mieszanych małżeństw. No, krótko mówiąc, ci z południa nie bardzo dowierzali, że ich północni pobratymcy są czystej krwi Żydami na przykład, albo że tak jak oni pilnują przepisów prawa, czy też wierności Mojżeszowym przykazaniom. Jednak w samym środku tego kryzysu, o którym wspomniałem w VIII wieku będącego, prorok Izajasz gwieszczy rzecz nieprawdopodobną. Nad mieszkańcami krainy Zabulona i Neftalego zaszło słońce. Po prostu ktoś zgasił światło. Naród kroczył w ciemnościach. Ale Bóg odwróci tą złą passę. Przyjdzie taki moment, że oni również zobaczą Boga, który przynosi im zwycięstwo. Łamie drążek ich ciemiężców, łamie te okowy i zaprowadza zupełnie nowy porządek. Porządek, w którym on sam jest decydującym wątkiem. Spełnienie się tego proroctwa o światełku w tunelu znajduje się w dzisiejszej Ewangelii według świętego Mateusza. Mateusz właśnie wyraźnie widzi, że to, co Jezus robi, kiedy zaczyna swoją publiczną działalność właśnie w Galilei, jest spełnieniem się tamtych proroctw. Tylko że nie chodzi już o zrzucenie jakiegoś jarzma politycznego, ale zaprowadzenie nowego porządku, nowej władzy jakby, która nie jest opresyjna i która może równolegle istnieć z jakąkolwiek inną władzą, tak by tym, którzy zechcą się jej poddać, po prostu życie pokolorować, życie rozświetlić. Mówi więc Pan Jezus do mieszkańców Galilei, którzy nawet nie mogli marzyć o tym, że jako pierwsi będą słuchać Mesjasza, mówi do nich: Królestwo Niebieskie jest już niedaleko. Bóg ze swoją władzą właśnie już tylko czeka, kiedy, że tak powiem, ma się ona objawić. Dlatego nawracajcie się i wierzcie w tę dobrą nowinę. Królestwo Niebieskie to taki termin, który bynajmniej nie oznacza terytorium jakiegoś ani tu, ani gdzieś tam w niebie. Raczej chodzi o królowanie. Termin Bazileia oznacza królowanie. Innymi słowy, chodzi o pewnego rodzaju jakość rządzenia, jakość władzy, która nie jest ani opresyjna, ani jakaś przykra, tylko właśnie uskrzydlająca. Władza sprawowana przez samego Boga, którą Mesjasz właśnie przyszedł zaprowadzić na świecie. Ta władza to nic innego, jak powie potem święty Paweł, jak życie w wolności, w sprawiedliwości i w radości w Duchu Świętym. Ta władza nie ma nic wspólnego z opresyjnością. Ona uskrzydla. Ona uskrzydla wszystkich, którzy zechcą się jej poddać. O tym właśnie mówi Pan Jezus, ale żeby tak się stało, żebyśmy mogli się jej faktycznie poddać, potrzebne jest także dopasowanie się ze swoimi standardami myślenia do tego nowego porządku.
Dlatego mówi Pan Jezus, nawracajcie się. Ten obraz nawracania się polega na tym, że to jest jakby powrót na ścieżkę, z której zeszło się na manowce. Czyli wróćcie na właściwy szlak, zmieńcie zupełnie swoje myślenie. Czyli oczywiście to myślenie nie dotyczy jakiejś sztuki samej w sobie, dotyczy wejścia w relację z tym, który ową władzę, owo królestwo, królowanie niebieskie zaprowadza. Ta relacja jest nie bez znaczenia i jeśli ona jest, to również przekłada się, że tak powiem, na środowisko, na tych, którzy są dookoła nas. I to jest właśnie wątek, który święty Paweł wyświetla w dzisiejszym drugim czytaniu, we fragmencie listu pierwszego do Koryntian. Mówi tam Paweł o pewnym kryzysie, który nastąpił wśród wspólnoty koryńskiej. Koryntianie uważają się za, no jakby to powiedzieć, członków nie jakiejś jednej wielkiej wspólnoty kościelnej, tylko za członków jakichś koterii, jakichś wspólnotek, które nawzajem się zwalczają. Jedni przylgnęli do Apollosa, inni chcieli być Pawłowi, inni chcieli jeszcze Piotra mieć za swojego lidera i tak dalej. I żeby to jeszcze tylko służyło wzmocnieniu więzi, ale to służyło podziałom. Dlatego Paweł mówi, ludzie kochani, no wy macie niby żyć tym nowym porządkiem, który Pan Jezus zaprowadził, Królestwem Niebieskim, w którego jesteście częścią. Macie mieć tą fajną relację, nową zupełnie, która uskrzydla, a widać wyraźnie, że ona jakoś nie przekłada się na wasze życie dookoła. Innymi słowy, chyba trzeba wszystko zresetować i zacząć od początku. Im więcej konfliktów w twoim życiu, im więcej koterii, podziałów i tak dalej, tym mniej faktycznej relacji z tym, który uskrzydla. Dziwna jakaś zależność, zdaje się Paweł mówić w tym dzisiejszym drugim liście. Te czytania dzisiejsze zatem to chyba dwa zasadnicze wątki. Bóg jest w stanie sprawić takie cuda, o jakich nam się nie śniło. Dla mieszkańców Galilei, którzy słyszeli proroctwo Izajasza, pewnie niektórzy pukali się w głowę, jak można takie głupoty opowiadać, że Bóg odmieni całkowicie. Przecież widzimy, że to matematycznie w ogóle się nie zgadza. Opresor przyszedł, zajął, jest dla nas przykry i teraz coś ma się odmienić. Tak, Bóg jest w stanie zapalić światło nad tymi, którzy chodzą w ciemnościach. To jest jedno. I po drugie, Królestwo Niebieskie nie polega na tym, że dołączymy do jakiegoś kolejnego klubu koterii, jakiegoś fanklubu Jezusa, tylko że zmienimy swoje myślenie, schematy, które rządzą naszym myśleniem i im więcej odniesienia relacji z najważniejszym, czyli z Jezusem Chrystusem, tym więcej dobra w środowisku dookoła nas. Pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański.